Siema widzu, bardzo się cieszę, że przyjadę dzisiaj na ten odcinek. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co by się stało, gdyby 5M został zamknięty. Możecie wierzyć lub nie, ale ten odcinek planowałem nagrać już tydzień temu, natomiast cały czas coś mnie przed nim jakby stopowało. Stwierdziłem, że nie będę go wtedy nagrywał, a przez ostatnie wydarzenia myślę, że to jest idealny moment, żeby wrzucić taki odcinek. Obiecuję, że to już będzie ostatni odcinek o, że tak powiem, końcu 5M'a, bo wiem, że już przesada, już trochę przesada, bo trzy odcinki pod rząd są o końcu 5M'a, no ale wiecie coś, co się dzieje ostatnio, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby zrobić takie odcinki i później już koniec, nie robimy odcinków o końcu 5M'a, chyba że się znowu coś wydarzy, miejmy nadzieję, że nie. Fajnie, jakbyś zostawił lajka. Myślę, że dobijemy tutaj 1000 lajków, to wtedy w piątek wrzucam odcinek z WL-ów. Jeszcze nie wiem, z kim go nagram, może z widzami, może ostatnio wam się Candy spodobała, więc może ją też weźmiemy, albo jakiegoś, takiego ostatnio rozmawiałem z widzem, takim słodziakiem, tego też można wziąć, ale zobaczymy jeszcze. No i fajnie, jakbyś zostawił komentarz, napisał, co ty byś zrobił, jakby się skończył 5M, czy byś grał jakąś inną grę, co byś po prostu zrobił. Fajnie też, jakbyś zostawił subskrypcję, byłoby mi bardzo miło. No więc teraz chciałbym, żeby tobie było miło. Proszę, połóż się, odpocznij sobie, zamknij oczy, chyba że wolisz popatrzeć, jak ja driftuję, chociaż no, wiem, że słabo driftuję, nie musicie mi pisać to pod każdym odcinkiem, no więc może czasami lepiej faktycznie zamknąć oczy i mnie dzisiaj po prostu posłuchaj. Zaczniemy sobie od tego, co by musiało się stać, żeby 5M został zamknięty i odkąd właśnie takie dziwne informacje do nas przychodzą z Twittera, czy to z Discorda 5M'a, pomyślałem sobie, czy chodzi o pieniądze. Więc zainteresowałem się tym, jak 5M zarabia na po prostu 5M'ie, no tak, wiecie o co chodzi. No więc wiedziałem, że istnieją takie patrony. Jak nie wiecie, co są patrony, to tutaj na stronie patreon.com/5M możecie wykupić taki dostęp do różnych rzeczy, które normalnie są zablokowane, jeżeli jesteście właścicielem serwera. Możecie wykupić na przykład więcej slotów, jakieś customowe ubrania, jakieś customową nazwę serwera, że możecie sobie zmienić kolor, jakikolwiek chcecie. Pojawiacie się wtedy na tej liście serwerów i wiele, wiele innych rzeczy. Jeżeli po prostu zakładacie serwer, no to musicie się tym zainteresować, no bo bez tego będzie ciężko założyć jakikolwiek serwer. No i tutaj mamy jakieś pakiety 15 euro, 25 euro, 50 euro za miesiąc. No i wyobraźcie sobie, że jest ogrom dużo, bardzo dużo tych serwerów na 5M'ie. No i praktycznie każdy serwer ma co najmniej ten 5M Element Club Argentum za 15 euro. No a serwery nie są tylko polskie, tylko są amerykańskie, niemieckie. I wyobraźcie sobie, że Polska jest gdzieś chyba na czwartym miejscu w topce, w piątym miejscu pod względem ilości serwerów. Gdzie i tak w Polsce jest dużo serwerów, no to jest jeszcze więcej serwerów. No i wyobraźcie sobie, jak na jaką ogromną skalę to po prostu idzie, więc jest fajnie. No i stwierdziłem, że coś jeszcze musi być. Więc poszperałem trochę i znalazłem, że 5M ma współpracę z Zaphostingiem i od założonego serwera 5M dostaje jakiś tam procent, dzielą się po prostu zyskiem, jeżeli kupujecie serwer przez Zaphosting. Zaphosting, jak nie wiecie, no to jest hosting, sama nazwa na to wskazuje, gdzie możecie wykupić serwery do różnych gier, w tym właśnie do 5M'a. Jest to mega prosty hosting, więc łatwo jest go skonfigurować i jeżeli jesteście nowi, to polecam, a jeżeli jesteście trochę bardziej zaawansowani, to Zaphosting nie, to idźcie gdzie indziej. No i tak, Tebex. Tebex nie jest jakiś popularny w Polsce, z tego co zauważyłem, natomiast Tebex jest to strona, gdzie możecie sobie zmonetyzować swój własny serwer, czyli zakładacie taki sklepik wirtualny, gdzie możecie jakieś priorytety wykupić, jakieś rangi specjalne online. No i Tebex pobiera jakąś prowizję, 5M pobiera jakąś prowizję, a część idzie do właścicieli serwerów, więc na tym 5M też zarabia. I macie tutaj też różne do różnych gier, na przykład do Rasta, do Minecrafta, do Hard Worlda. No do CS-a na przykład. W Polsce jest to raczej mało popularne, ale widziałem, że na przykład Hypixel, tutaj widzicie, z tego korzysta, NoPixel to jest, wiecie, to jest sieć serwerów właśnie w tym 5M'a, no ale dużo osób z tego korzysta, w Polsce to nie jest jakieś popularne, ale 5M sobie też na tym zarabia. No więc co?
co by się musiało stać w takim razie, skoro nie chodzi o pieniądze? No to może ten deweloper szaleniec, co ostatnio chciał na 5M usunąć i groził, że nie będzie 5M już aktualizowany. No to może to jest jednym z takich powodów, co by się musiało stać, żeby 5M został usunięty. A tak to mi się wydaje, że 5M będzie żyć, dopóki nie wyjdzie GTA 6. Ponieważ moim zdaniem Rockstar już tutaj czuwa, już tutaj sobie ogląda tego 5M od dłuższego czasu i wydaje mi się, że w GTA 6 będzie taka przeglądarka właśnie serwerów, będzie można zakupić swój własny serwer i go sobie dostosować, ponieważ na tym Rockstar może zarobić całkiem niezłe pieniądze i nie będzie trzeba instalować jakichś dodatkowych oprogramowań, żeby zagrać sobie, załóżmy, w roleplaya. To by było bardzo fajne i GTA 6 wtedy by żyło bardzo, ale to bardzo długo, ponieważ powstawałyby nowe tryby, nowe gierki i cały czas ta gra by się rozwijała, nawet jak Rockstar by nic nie robił. Po prostu gracze by się tym zajęli, tak samo jak było z CS-em i na przykład te mapki z warsztatu, to tutaj byłyby już takie serwery, takie mega i można byłoby robić co się tak naprawdę chce i to by było bardzo fajne i myślę, że Rockstar to wprowadzi w przyszłości. No więc w takim razie przyjmijmy sobie, że właśnie teraz 5M nie ma, że aktualnie deweloper wyłączył serwery, GTA 6 właśnie wyszło, więc nie ma sensu grać już w GTA 5. Część ludzi na pewno by została jeszcze przy GTA 5, ci, którzy nie mają GTA 6, no to też by sobie grali chociażby dla takiej nostalgii, tak jak ludzie grają na przykład w Sampa i nie grają tego dla nostalgii, ale po prostu dalej im się podoba ta rozgrywka i może przy 5M by też zostały takie osoby. No więc co by to za sobą poprowadziło? Upadek wielu streamerów, youtuberów na przykład, w tym ja. Mój content jest oparty stricte na 5M, nie nagrywam żadnych innych gier, bo po prostu inne gry nie sprawiają mi takiej przyjemności jak 5M. 5M gram od 2017 roku i dalej ta gra mnie tak inspiruje i tak naprawdę w tej grze ogranicza się tylko twoja własna kreatywność. Cały czas można robić coś nowego, ciekawego i to jest bardzo fajne. I teraz tak, 5M jakby został wyłączony, to ja prawdopodobnie też zostałbym wyłączony z kanału. Myślę, że nie nagrywałbym już, ponieważ żadnej innej gry mi się tak dobrze nie nagrywa jak tej. A wiecie, że ja nagrywam tylko to, co lubię. A jeżeli gram sobie w ligę raz na przykład raz na dzień, załóżmy, chociaż i tak zazwyczaj nie jest, to i tak to nie byłaby gra, którą chciałbym nagrywać, bo nie sprawia mi aż takiej frajdy i po prostu myślę, że wiele osobom by się to nie spodobało, wiele osób by odeszło od mojego kanału i myślę, że zacząłbym jakąś nową grę, która kiedyś wyjdzie, tak jak ostatnio taką furorę zrobił Fortnite, no to myślę, żebym czekał na coś takiego. Tak jak streamerzy mają trochę prościej, bo natomiast streamerów ogląda się głównie przez osobę, która streamuje, ponieważ jest ona jakaś ciekawa i w jakiś sposób interesuje ludzi, to jednak youtuberzy tacy jak ja, Skaza, Xaries, po prostu myślę, że już by się skończyli i nie byłoby nas. I tyle w temacie. Dalszą rzeczą, jaką chciałem poruszyć, to projekty, które aktualnie są na 5M-ie i jak na razie największym projektem jest 5City. No i jest to ogromna inwestycja, ludzie w to zainwestowali pewnie dużo pieniędzy i jak się wczoraj dowiedzieli o takich dziwnych informacjach, albo jak 5M nie działa przedwczoraj, to jednak trochę myślę, że się przerazili. Zainwestowali w to bardzo dużo pieniędzy i teraz ten projekt tak się dobrze rozwija, że jest tyle dobrych streamerów, tych topowych na Twitcha, tych z YouTube'a, więc naprawdę dobrze hula ten projekt. Projekt robi też duże bardzo pieniądze. No i to jest to takie ich dziecko i to dziecko im przynosi pieniądze i jednak byłoby słabo, jakby to odeszło to wszystko od nich. To są te pieniądze, które oni zainwestowali, te pieniądze, które zarabiają aktualnie. Dobra, no i teraz sobie porozmawiamy o zamiennikach. Wiecie, że istnieje coś takiego jak Alt-V, albo reklamowane ostatnio przez 5M'a, czy tam tych hakerów, chociaż tutaj 5M się broni, że to nie był atak hakerski. No to bardzo dobrze wiecie, że istnieje coś takiego jak RageMP oraz Alt-V. No i tak, na Alcie jest aktualnie jeden serwer, jest to serwer pisany,
więc nie spodobałoby się to wielu osobom, przez co na Alcie też by osoby nie grały. A natomiast na Rage'u jest jeden tylko polski serwer i jest to serwer RPG i nie każdy chciałby grać RPG, tylko chciałby zagrać taki roleplay jak kiedyś. No więc mówicie, no dobra, no to powstaną przecież nowe serwery, jak Five'em się zamknie. No nie do końca, ponieważ Five'em jest pisany w języku programowania Lua, a AltV i RageMP mają inne języki, przez co nie dałoby się tych skryptów z Five'ema przerzucić na Alta i trzeba byłoby wszystko pisać od nowa. Więc takie coś zajęłoby dłuższy czas, zanim powstałyby kolejne serwery, ludziom by się nie chciało czekać. Więc zostaje jeszcze Red M, chociaż to nie jest nawet GTA, to jest kompletnie inny styl gry, inny klimat i ludziom to by się prawdopodobnie też nie spodobało z GTA. No i też Red M jest od Five'ema, więc prawdopodobnie jakby Five'em został zamknięty, to Red M prawdopodobnie też. Inną opcją jest na przykład Samp, ludzie by mogli cofnąć się do GTA San Andreas i grać sobie roleplay na tych serwerach z GTA San Andreas, ale też myślę, że wielu osobom by to nie przypadło i nigdy już by nie było czegoś takiego jak Five'em. I trudno byłoby odwzorować to, co było kiedyś. Społeczność by się rozeszła po różnych grach, tak jak zadałem wam pytanie, czy byście poszli na inną grę, czy byście czekali, może grali na jakichś innych zamiennikach, jakby zamknięto Five'ema, to większość z was napisała, że poszlibyście po prostu na inną grę. No więc tak, społeczność Five'ema by się już wtedy nie rozbudowała. Ja tak samo prawdopodobnie bym się już nie odbudował, jeżeli by nie wyszła jakaś fajna, nowiutka gierka, w którą każdy by grał i każdy by ją oglądał. Może część widzów by została, nie wiem, co by się wtedy stało. To są takie moje domysły, więc fajnie jakbyś zostawił lajka za ten materiał, subskrypcję oraz podziel się w komentarzu swoją opinią na ten temat. Tyle ode mnie, trzymaj się, cześć!